Moim i Państwa porannym gościem jest pan Marek Cholewa, nadleśniczy Nadleśnictwa Opole. Dzień dobry. Dzień dobry, Dashbur. Panie Marku, za nami pierwszy tydzień grudnia i myślę, że to jest czas, kiedy wielu Opolan interesuje się już choinkami. Gdzie to choinki nabyć, gdzie kupić, gdzie zdobyć? Wiemy, że sprzedaż będzie także prowadzona przez Nadleśnictwo, ale na to jeszcze musimy chwilę poczekać. Tak, choinki to jest temat bardzo grudniowy. Już zaczęły się telefony do Nadleśnictwa. Natomiast my jesteśmy tradycjonalistami i u nas choinki zawsze są tak naprawdę na tydzień przed świętami. Od 16 grudnia w siedzibie Nadleśnictwa na Groszowickiej 10 zapraszamy, będzie punkt sprzedaży choinek. Jak ktoś będzie miał ochotę na przygodę, która od 2 lat już na naszym terenie się odbywa i będzie chciał samodzielnie wyciąć choinkę pod okiem leśników na naszej plantacji, to zapraszamy z kolei 17 od 10 w Leśnictwie Dąbrowa. A ta sprzedaż będzie prowadzona de facto prawie do samej Wigilii, bo do 23, zarówno w siedzibie Nadleśnictwa, jak i w naszych leśnictwach. Wszelkich szczegółów dotyczących terminów, godzin można szukać na naszych stronach internetowych, na naszym profilu w mediach społecznościowych. Można również dzwonić, jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jak wygląda teraz sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o choinki? To znaczy, czy ceny się zmieniły, biorąc pod uwagę też jaki czas mamy? Z bólem serca muszę powiedzieć, że nie miałem wyjścia, musiałem delikatnie te ceny podnieść. W zeszłym roku ceny były zamrożone i tak naprawdę gdybym w tym roku nie dokonał korekty, to mówilibyśmy o cenach z 2020 roku. Niestety koszty nasze też rosną, to jest oczywiste, choćby koszt paliwa przy pozyskaniu choinek trochę się go zużywa. Natomiast te zmiany cenowe u nas są zmianami naprawdę kosmetycznymi. My jesteśmy instytucją, która ma pewną misję. I tą misją jest dostarczanie niezbędnych dla potrzeb bytowych ludności surowców, jak drewna, ale również choinek przed świętami w sposób dostępny. Więc tak naprawdę choinki świerkowe czy sosnowe, nieduże, małe, można kupić u nas już od 30 zł cięte. Tak naprawdę te, które w blokach się mieszczą, czyli do 2,5 metra świerki, zmieścimy się w cenie 50 zł. Jeśli by ktoś chciał jodłę, to jest wydatek od 50 do 90 zł, bo to zdecydowanie dłużej rosnący gatunek. Więcej czasu potrzeba na to, żeby wyhodować taką piękną choinkę. Niemniej wydaje mi się, że osoby, które nie stać na komercyjną choinkę sprzedawaną z plantacji, one są na pewno piękniejsze niż te nasze leśne, ale będzie chciał mieć naturalną choinkę pochodzącą z lasu, to za przyzwoity pieniądz będzie w stanie ją u nas kupić. No właśnie, a jeżeli chodzi o poszukiwania choinki, to gdzie powinniśmy, gdzie najlepiej z jakiegoś źródła te choinki kupić? To znaczy to plantacja, czy nadleśnictwo, czy na przykład market? Wie pani co, coraz więcej osób zakłada plantacje choinkowe. Tu bardzo duża plantacja jest niedaleko Opola w Zawadzie. I to są specjaliści. Oni pielęgnują te drzewka tak, żeby tak naprawdę naturalna choinka wyglądała jak sztuczna, czyli idealnie równe gałązki. My sobie w lesie na coś takiego nie pozwalamy. Choinki, które pochodzą od leśników, w większości to są choinki pozyskiwane w ramach cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, które mają między 10 a 20 lat. I wybieramy te drzewka, które przeszkadzają innym w tym, żeby żyć na tej powierzchni, bo to jest takie przerzedzanie. Jak ktoś miał ogródek i posiał marchewkę, to wiadomo, że nie można zostawić wszystkich tych siewek, tylko trzeba co którąś wyjąć po to, żeby stworzyć warunki życia dla kolejnej i żeby mieć fajny korzeń. To my tak samo robimy w lesie. Sadzimy 8 tysięcy drzewek na hektarze, ale w drzewostanie stuletnim już tych drzew jest tylko 400. Więc sukcesywnie mniej więcej co 5-10 lat wchodzimy z zabiegami pielęgnacyjnymi, przerzedzamy, usuwamy. Stąd pochodzą nasze choinki. One są bardzo naturalne, nie zawsze są piękne. Ja sam czasem przynosząc choinkę do domu, naszą leśną, taką klasyczną, muszę moją żonę czy moją rodzinę przekonywać, że ona jest piękna. To, że tam z jednej strony te gałązki są krzywe albo ich w ogóle nie ma, to na pewno się przyda, bo łatwiej ją będzie przytulić do ściany i wkomponować gdzieś w to mieszkanie. Także wybór jest duży. Najważniejsze, żeby była choinka z legalnego źródła, bo niestety zdarzają się osoby, które pozwalają sobie albo na wejście do lasu i nielegalną samodzielną wycinkę. To może słono kosztować. Straż Leśna w tej chwili ma wzmożoną czujność, dokonuje patroli, tak samo jak i pracownicy lasów pozostali.
Oprócz tego trochę fotopułapek w lesie jest, więc zróbmy tak, żeby święta były przede wszystkim sympatyczne, żeby nie było jakiegoś stresu, że za chwilę ktoś zapuka do drzwi i poprosi o to, żeby się zameldować w nadleśnictwie i zapłacić mandat, który jest dużo mniej sympatyczny niż zapłacenie, mówię, naprawdę 50-70 zł w obecnych czasach i w obecnych cenach, to myślę jest do udźwignięcia dla każdego. A na co zwracać uwagę przy wyborze choinki? Tak naprawdę przy wyborze choinki tu nie mogę dać dobrej rady, bo każdy ma swój gust. Ja mogę poradzić, co zrobić, żeby choinka w domu wytrwała jak najdłużej. Po pierwsze, choinka musi mieć dostęp do wody. Więc są dwie szkoły, albo nowoczesne stojaki, które mają zbiornik na wodę i w takich stojakach musimy tylko dbać o to, żeby sukcesywnie tej wody dolewać, bo to drzewko, mimo że jest wycięte, to ono w momencie, kiedy jest w ciepłym mieszkaniu, znowu zaczyna pobierać wodę. I ono jest, ta woda jest mu niezbędna do tego, żeby szybko nie wyschło, nie zaczęło gubić igieł, więc to jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś takiego nie ma, to stara zasada do pojemnika z piaskiem i ten piasek też podlewać. Wówczas taka choinka przetrwa nam zdecydowanie dłużej. To samo utrzymanie temperatury, jednak trochę niższa w tym pomieszczeniu, w którym mamy choinkę, niż w całym mieszkaniu. Przy obecnych cenach ogrzewania na pewno wszyscy będziemy mieli te święta trochę chłodniejsze, ale dla choinki akurat to jest dobre. Kto ma duży taras, balkon, można wystawić i ozdobić choinkę na tarasie, na balkonie, no to wtedy mamy gwarancję, że spokojnie do końca karnawału ona wytrzyma. Też zależy od gatunku. Świerk, taka nasza najbardziej tradycyjna choinka, to jest gatunek, który najszybciej gubi igły. Jodła zdecydowanie lepiej sobie radzi, natomiast jeśli ktoś poszedłby za moją radą, to ja bym sobie wybrał sosnę, tylko sosna ma trochę inny pokrój, natomiast sosnowe choinki, one spokojnie wytrzymują najdłużej i najmniej igieł gubią. No właśnie, a co zyskujemy wybierając poszczególne gatunki? To znaczy, nie wiem, który z nich jest bardziej wonny, to znaczy wydziela fajniejszy zapach, dłużej się będzie utrzymywał w mieszkaniu? Wie pani co, tak naprawdę każda naturalna choinka wnosi właśnie tą atmosferę poprzez swój zapach. Natomiast tak jak mówiłem, są gatunki, które zdecydowanie szybciej gubią igły, bo takie mają wymagania, że dużo wody, dużo wilgoci i niskiej temperatury. Natomiast są te, które wytrzymują. A wybór to jest zawsze kwestia gustu. Taka brutalna prawda, którą my mówimy ludziom, którzy przychodzą do nas na skład, gdzie mamy czasem 50-70 choinek i człowiek chodzi, wybiera, a ta nieładna, ta nieładna. Ja mówię, chce pan taką naprawdę idealną? No tak, no to niech pan sobie wybierze sztuczną, bo tylko taka może być idealna. Natura nigdy nie była, nie jest, nie będzie idealna, więc musimy dokonać kompromisu pomiędzy tym, czego oczekujemy, a tym, co ta natura nam dała. Część osób wybiera także choinki w doniczkach zakupowane. Czy rzeczywiście jest, czy to jest dobry wybór i czy jest szansa, że po okresie zimowym, kiedy ona gdzieś tam będzie odstawiona, przyjmie się, kiedy wsadzimy ją do ziemi na wiosnę? Musielibyśmy mieć gwarancję, że ona była hodowana w tej doniczce. A takiej gwarancji nikt nam nie daje. Żaden producent, chyba że ktoś taki jest, ale ja nie znam, pozwoliłby sobie na to, żeby przez 10, czasem więcej lat produkować drzewko cały czas w doniczce. Jeśli ono rosło wcześniej w ziemi, a do tej doniczki zostało przed samymi świętami tylko przeniesione, to ono ma bardzo mocno skurczone korzenie. No bo muszą te korzenie, które były rozrośnięte w ziemi, zostać przycięte tak, żeby się zmieściły w doniczce. Taka ingerencja w korzenie na pewno nie pozostaje bez skutków dla tego drzewka. Więc szansa na to, że na wiosnę wsadzone ono nawet w bardzo dobrych warunkach w naszym ogrodku przeżyje, jest bardzo mała. Niestety taka jest prawda. W związku z powyższym takie drzewko daje nam poczucie gwarancji, że nie będzie gubić igieł. Natomiast jeśli liczymy na to, że ono przeżyje kolejnych kilka świąt, to niestety musielibyśmy mieć wyjątkowe szczęście. Bardzo dziękuję w takim razie za wszystkie te informacje, a zatem no, to jest ten moment, kiedy możemy się już rozglądać za choinkami, ale jeszcze przypomnijmy, jeżeli ktoś chciałby zakupić u nadleśnictwa, to w takim razie warto śledzić i stronę, i media społecznościowe, tam będą wszystkie informacje na temat sprzedaży i choinkobrania, tak? Choinkobranie przede wszystkim, bo to jest wyjątkowa okazja, można zabrać całą rodzinę, przyjść, wybrać to drzewko, które nam się wydaje najpiękniejsze. Na świeżym powietrzu, zawsze jest zakończony ogniskiem, miła atmosfera.
jedyna okazja czasami, żeby spełnić swoje marzenia, żeby pójść do lasu i samodzielnie wyciąć choinkę. I w dodatku legalnie. Dokładnie. W takim razie bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. A moim i państwa gościem był pan Marek Cholewa, nadleśniczy Nadleśnictwa Opole. Bardzo dziękuję i wesołych świąt.